W Nandelstadt moduł domu wisi pod dźwigiem. Opuszczaj. W dół. Musi idealnie pasować, bo po ustawieniu domu nie da się zrobić poprawki. Na razie dobrze idzie. Przy ustawianiu modułu nie można uszkodzić fasady. Trzeba dopilnować narożnika. Oba muszą ustawiać się równolegle, a mocno się bujają. Trzeba uważać, ale emocje. Opuszczać, opuszczać. Jeszcze cofnij. Stop. Trawers przejdzie obok dachu. Zmieści się. Christian stawia dom centymetr po centymetrze. Trzeba opuścić o 3 cm, nie zahaczając o dach. Przy stawianiu modułu na fundamentach potrzeba milimetrowej precyzji. Na razie dom wisi na haku. Jaki ciężar spoczywa na dźwigu? Mam 1,5 tony. Tyle waży trawers. Reszta osiadła. Trawers waży 100 ton. Dom spoczął solidnie, na haku wisi tylko 300 kg. Przenoszenie trwało 0,5 godziny. Wszyscy odetchnęli. Pogoda sprzyjała, wyszło dobrze. Ekipa pracowała równo i bez chaosu. Taka robota to przyjemność. Super, tak jak sobie wyobrażałem. Dom wygląda tak, jakby go tu wybudowano.